Siemanko, tutaj Banan, dawno nie było mnie na kanale. Tutaj mamy rowerek obok mnie, na którym aktualnie jeżdżę, którzy zasponsorowali widzowie, między innymi ramkę oraz opony, które tutaj widzicie, o których za chwilę powiem więcej. No i co, chyba przechodzimy do bike checku. Pierwsze, co nam się rzuca w oczy, to są gripki. Są to eklaty Bruno Hoffmann. Bardzo przyjemne gripy. Całe życie jeździłem na gripach Audi. Powiem wam szczerze, że jest mi o wiele lepiej, jeżeli chodzi o te gripy, ze względu na to, że są bardziej miękkie. Co można sobie fajnie podotykać. Nie robią odcisków aż tak bardzo, są bardzo przyjemne. No i tak jak mówiłem, Bruno Hoffmann. Barendy to są Odyseje Parency, z tego co pamiętam, osadzone na kierownicy Division 4PC, rozmiar 9,65 bodajże. Kierownica wzięta na testy. Jeżdżę już jakiś rok na niej. Myślę, że przeszła swój, jakby to powiedzieć, test, który jej zapewniłem. Dropy, nie dropy, grindy, rzucanie rowerem może niekoniecznie, ale dbałem o sprzęt. Żadnych gniotów. Nie, no może jeden gniot jest. Znalazł się gniot, ale to... To wiadomo, każdy rower, który upadnie na kierownicę, na poręcz, może mieć wgniota, nie? Kierownica jest połączona z mostkiem, jest to stres jedynka, pierwsza wersja, kolor czarny, top load. Wymiarów dokładnych nie znam, jednak jest dosyć wysoko, co widać z połączeniem z widelcem. Tutaj jest bardzo duży odstęp. Przyzwyczaiłem się do tego. Na początku jeździłem na niższych kierownicach i po jakimś czasie naprawdę o wiele lepiej mi się jeździ, gdy mam kierownicę wyżej. Jeżeli już jesteśmy na przodzie, widelec, eklata, jest to model Storm, offset 32 mm. Ludzie mówią, że no, nose manuale może będzie się ciężko robić. Po ćwiczeniach nosów przez jakiś rok czasu jestem w stanie powiedzieć, że nosy siadają, to nie ma problemu, także kwestia przyzwyczajenia. Jeżeli mamy 32 mm, trzeba się po prostu bardziej do przodu wychylić i nosy siadają. Przednie kółko, które tutaj widzicie, jest zbudowane z piasty Strangera na obręczy Cinema. I bodajże jest to model 333, czyli ten starszy model. Aczkolwiek nie mam z nim żadnego problemu. Kółko jest proste, trzyma się, wiadomo, na przednie koło. Idzie mniejszy impact i nie potrzeba nie wiadomo jak bardzo pancernego, aczkolwiek jest lekkie i spełnia swoje zadanie. Oponka z przodu, jest to eklat Fireball. Model Camo. Wybrałem akurat ten model opony ze względu na to, że już miałem wcześniej Fireballe. Ludzie mieli bardzo różne opinie na ich temat, że się rwą, że odpadają całymi płatami. Chciałbym zdementować te plotki. Tak jak wcześniejsze Fireballe, które miałem, tak samo i te. Nic się z nimi nie dzieje, zużywają się normalnie jak każde inne opony. Bieżnik się po prostu ściera, robią się łyse, ale to naprawdę służą na wiele, wiele miesięcy. Bardzo polecam. Przód jest osadzony na pegach stresa, które służą mi od nawet już poprzedniego bike checku, z tego co pamiętam, od roweru, który kupiłem za 500. Do tej pory nie byłem w stanie ich zjechać, mimo że grinduję bardzo dużo. Nakładki są w dalszym ciągu używalne i cały czas bardzo dobrze się ślizgają. Gwardziki dedykowane do piasty Stranger. Jedyny problem z tą piastą, ja nie mam w ogóle zastrzeżeń do niej, bo kręci się moim zdaniem tak, jak powinna się kręcić, ale bardzo dużo ludzi twierdzi, że łożyska w tej pieście szybko wysiadają. Osobiście powiem wam szczerze,
Nie mam z nią żadnego problemu. Kręci się tak jak powinno. Polecam, jest to dosyć tania piasta. Przód nie jest tak bardzo obciążony, spełnia swoje zadanie, jest na boltach, trzyma się tak jak powinna. Czego tu oczekiwać więcej? Stranger. Rama, Kult, IC, Short, czarny kolor, zasponsorowany przez widzów. Dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili do tego, że mogę śmigać na tej ramce. Jest naprawdę wygodna w porównaniu do poprzedniej. Nie ma zbyt wielkiej różnicy, przez co naprawdę łatwo było mi się przesiąść i wykonywać kolejne sztuczki, których się uczyłem bądź uczę. Jest to rozmiar 20.75, także tutaj z dłuższym troszeczkę trójkątem, bo modele shorty ten trójkąt mają o wiele, wiele krótszy, czego się obawiałem. Na początku nie chciałem w ogóle brać Kulta, bo bałem się, że to jest zbyt przehypowana firma i może się szybko rozsypać, jednak po powiedzmy półrocznych testach nie mam żadnych problemów z tą ramą, nie mam żadnych gniotów, ramka się kręci jak szalona. Ten trójkącik z tyłu jest troszeczkę krótszy, aczkolwiek nie aż tak krótki, żebym zahaczał o pegi tylną nogą. Także serdecznie polecam i dziękuję tutaj również Awe i wszystkim innym ludziom, którzy się przyczynili do tego, że dzisiaj mogę na tej ramie jeździć. Jeżeli jesteśmy przy ramie, kolejnym elementem mojego roweru są korby. Są to korby Odyssey Twombolt, czyli model pomiędzy Thunderboltami a Womboltami, czyli pierwszym modelem korb, które wypuszczał Odyssey. Kupiłem je naprawdę z second handu za grosze. One docelowo mają dożywotnią gwarancję, co sprawiło, że moja decyzja odnośnie tych korb była od razu taka, że je biorę. Po prostu zero zastanawiania. Za grosze miałem okazję wyrwać korby Twombolty rozmiar 175 na dożywotniej gwarancji. Naprawdę polecam firmę ze względu na to, że dają wam gwarancję, że będziecie na nich jeździć dożywotnio. Także słuchajcie, jeżeli będziecie mieli te korby, czy wam się zegną, czy wam się połamią, odsyłacie do producenta, producent przysyła wam nowy model. Nie ma z tym problemu. Na korbach są zamontowane pedałki, są to Kulty Ducky. Są to pedały, które poznałem dosyć niedawno, bo bodajże rok temu, i zakochałem się w nich. Mają bardzo szeroką platformę, są dosyć cienkie, tworzywo jest na tyle dobre, że wytrzymują bardzo wiele grindów, przy czym nie zdzierają się tak bardzo jak inne pedały. Kręcą się jak szalone, w kolorku akurat... Co to jest za kolor? To jest gumowy? Powiedzmy gumowy, żeby pasowały do gripów, jedno i drugie się uzupełniało. Także polecam. Idąc dalej, sprokecik, 25 zębów, tak samo brałem na spróbowanie, jest to Division. Powiem wam szczerze, że sprokety, wszystkie, które mają guardy, są bardzo dobre, ze względu na to, że chronią wam łańcuch i nie gną się tak szybko w przypadkach, kiedy nie doleci się na hopkę bądź na rurę się spadnie czy coś. Tak jak można zauważyć, kilka razy już udało mi się na nie wylądować. Sprocket Darrell jest prosty, co oznacza, że spełnia swoją funkcję, tak? Chroni od zgięć, chroni łańcuch. U góry mamy siodełko, które jest niezmienne od pierwszych bajczeków moich. Jest to United. Siodło jak siodło. Moim zdaniem każdy fat jest identyczny. No nie oszukujmy się. Mają podobną budowę, podobny materiał. Jedyne to faktycznie, czy mogą się różnić, to materiałem, bo mamy skórkę, mamy jakieś inne śliskie materiały. Ale to jest tylko siodło. No nie ukrywajmy, no siodło nie musi być jakieś mega super, tak? Jest to zwykły facik, bez zastrzeżeń, łączony z sztycą Pivotal. Powiem szczerze, że nie wiem nawet, co to jest za sztyca. Podejrzewam, że jakaś Primo. Mogę powiedzieć, że to jest blacha pro model ze względu na zdjęcie, które tutaj mamy. I jak to mówią, nigdy nie chodzisz sam. Zawsze ktoś jest przy tobie, w tym wypadku to jest blacha. Pozdrawiam. Jeżeli chodzi o łożyska, które mam zastosowane na supporcie, jak i na przednich sterach, to tak, z tyłu mamy tutaj Eklata, ze względu na to, że bardzo lubię tą firmę.
równie dobrze mógłbym powiedzieć, że no supporty no niewiele się różnią od siebie, to już jest kwestia gustu. Ja jestem przekonany do marki Eklat, jest to bardzo dobra firma, więc zaufałem im i w tym przypadku, więc support tutaj jest Eklat, a na sterach mamy stery, które dostałem od Igora Jagły, są to Shadowy z tego co pamiętam. Bardzo dobrze się trzymają i kręcą. Także przejdźmy dalej. Tył napęd. Jest to WTP Helix V2. Powiem wam szczerze, wziąłem ją na testy. Widziałem, że kilka osób z AWE na tym jeździ. Poczytałem po grupkach. Jest to mój pierwszy freecoaster, na którym jeżdżę. Mam go bodajże już prawie 2 lata. Nie mam z nim żadnych problemów. Kółko kręci się jak powinno, czy do przodu, czy do tyłu. Jest pancerne i opiera się ono na jednej z najlepszych obręczy na rynku. Jest to Odyssey Light. Jest to bardzo lekka obręcz i bardzo wytrzymała. Wiadomo, cena idzie w parze. Jest to górna półka. Tutaj nie mam prawa nic się dziać, jakbyście nie wiadomo ciężko jeździli. Te obręcze są pancerne i do tego lekkie. Wiadomo, idą razem w parze z ceną, no ale słuchajcie, no jeżeli chcemy mieć dobry rower i chcemy mieć pewność, że nic się w nim nie zepsuje, warto zainwestować te parę groszy więcej i zamówić sprzęt, który posłuży wam na lata. Tutaj razem z piastą i tylnym kółkiem mamy tak samo PEGI stresa, tak jak z przodu, które kupiłem tak naprawdę wcześniej. Trzymają się, jak możecie zauważyć, grinduje i na lewą, i na prawą stronę. Wiadomo, z lewej strony troszeczkę bardziej są zdarte, ale na tyle grindów, ile w życiu zrobiłem na tych pegach, uwierzcie mi, firma jest tak solidna, że jestem w szoku. Miałem wcześniej inne pegi plastikowe, nie zdawały roboty, tak te pegi robią tak robotę, że jestem naprawdę w szoku. Tak samo jak z przodu do fitu, jest to Eklat Fireball w camo. To jest rozmiar, tak samo z przodu i z tyłu, to jest 2-4. Jak już jesteśmy z tyłu, zapomniałem wspomnieć o łańcuchu. Jest to Halfling Kulta, który o dziwo spełnia swoją rolę. Ja jestem bardzo, bardzo sceptycznie nastawiony do marki Kult, bo uważam, że to jest przehypowana firma. Jednak w tym wypadku ten łańcuch jeszcze nigdy mi się nie zerwał, a jestem bodajże chyba trzecim właścicielem jego, bo kupiłem go z pierwszym rowerem z Elixa. Trzyma się i jeszcze się nie porwał, także super. Polecam, naprawdę polecam łańcuch Kulta. Jeszcze tutaj zapomniałem wspomnieć odnośnie guardów. Z lewej strony mojej, czyli po drugiej stronie zębatki, jest to dedykowany guard metalowy WTP Helixa, który trzeba sobie dokupić do niego. I na prawej stronie standardówka, która nie przeszkadza łańcuchowi w rotacji, jest to G-Sport. To był mój bike check, zostawiajcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć następnego, kogo bike check, jakie odcinki, a my idziemy nagrać jeszcze kilka sztuczek. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Tutaj mamy następne filmiki, tutaj mamy rabacik do AWE na zniżkę na części i rowery. Także zapraszamy i widzimy się w następnym odcinku. SIO Byku. Yeah.